Już. A w te warebal kabaret Limo. Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Jak rywalska publiczność? No kurczę, stary, zjechali z całej Polski, żeby nas obejrzeć. W ogóle nie przyjechali na wakacje. Po prostu przyjechali tylko tutaj, a potem rozjechali się autokarami po swoich domach na Śląsku, w Białostockim i z kim. I jeszcze w innym miejscu. I w Białowieży też, bo kilka było żubrów, także było super. Co robicie, kiedy publika jest zła? Bo ta publika była dość kontaktowa. Kiedy nie są zbyt entuzjastycznie do was nastawieni, jak złamać lody? Rozdajemy im kawę i oni po wypiciu tej kawy najprawdopodobniej wejdą w sprawę, albo przynajmniej wyjdą do toalety. I wtedy mamy problem z głowy, bo pusta widownia to nie gra. Albo po prostu pusta widownia to dobra widownia, wiadomo. Ale dzisiaj widownia była świetna, więc... A kto najbardziej ci się z dzisiejszej widowni podobał? Byłoby dużo fajnych postaci. Siwy wąs, wygolona autostrada, lekka dziewczyna taka pod wpływem różnych środków odurzających typu jod. Takie różne jakieś sprawy. Bardzo fajnie. Czym jest odwaga w kabarecie? Robienie nowych rzeczy, nie powtarzanie siebie, ale to w każdej sztuce, tylko że no w kabarecie też, no. No ale to w kabarecie też jest. Nie, no że po prostu jak mamy jeden sposób wymyślony, jak rozbawić widza i mówimy, no dobra, to już wiemy, a teraz spróbujemy go zaatakować z innej mańki. I to jest odważne. Tak, i też to, że tak naprawdę gadamy o tym, o czym chcemy mówić, a nie o tym, o czym wypada mówić, albo o tym, o czym trzeba mówić, żeby zarobić pieniądze. W swoich występach wiele stawiacie na improwizację. Dlaczego? Lubimy improwizację. Bardzo się cieszymy, że ten gatunek został wymyślony, bo wreszcie się możemy w tym sprawiać. Poza tym to jest odważne właśnie. No i co? Nie, fajnie, że to, tak, że to łamie lody. Właśnie wspomniane lody z widownią. To znaczy, dlatego mieliśmy grać na Antarktyce, ale odwołali nam występy. Widownia czuje, że jest ktoś na scenie i ten ktoś mówi i raczej mówi tak po prostu mówi i nie czeka na zwrot. A my właśnie mam wrażenie, że wtedy czekamy na zwrot, bo potrzebujemy jakiejś takiej inwencji twórczej widowni, żeby nas zapaliła do jakichś scenek, do jakichś działań. To jest jakiś kontakt, dialog i ten dialog bardzo nas kręci, bo wydaje nam się, że w kabarecie brak czwartej ściany jest czymś cudownym i bardzo pożądanym. Właśnie to jest najfajniejsze w improwizacji, że nie mamy pojęcia, co się wydarzy za 5 sekund, ani nawet za sekundę, więc... To też nam pozwala się ciągle tym bawić, jakby to jest na nowo każdy improwizowany numer jest takim odświeżeniem w całym programie, tak? Prawda? No, tak. Pięknie, on to przerwa. Gdyby wasz kabaret miałby być sprzętem domowym, gospodarstwa domowego, co to by było? Na pewno nie lodówka, bo łamiemy lody. Nie, co by to mogło być? Może piekarnik. Myślę, że spora część ludzi w Polsce uważałaby, że powinniśmy być szczotką do kibli. A dlaczego? Bo powinniśmy mieć częsty kontakt z gównem, który wypływa z naszych ust. Tak, pewnie myśli część ludzi, no ale my myślimy inaczej i na pewno chcielibyśmy być blenderem. Błagam, nie wycinajcie tego z kontaktu. Chociaż blender ma też kształt szczotki, więc... No patrząc na fryzurę Szymona, ja bym chciał być grzebieniem. Kombinuj. No i pewnie piekarnikiem, bo trochę podgrzewamy atmosferę, ale to... Fajnie jest być robotem kuchennym, który po prostu ma wiele użytecznych funkcji i jakby nadaje się do tego i do tego, ale one często są zapomniane i to jest taki fajny na dwa razy i potem się upycha w kąt, prawda? Macie tak z robotami? Nie? Ja mam nadzieję, że nikt nas nie upchnie. Ja bym chciał być lustrem, w którym nasz naród mógłby się przejrzeć i zobaczyć prawdę o sobie. Wszak już od dawna w naszym kabarecie krajowym takich postaci nie ma. Ja bym chciał być tą kamerą i nacisnąć po prostu off. Spróbujcie coś z tego wyciąć, cwaniaki.